Zbigniew Leszczyński, szkoleniowiec i menedżer z Oleż Gwiazdy Bydgoszcz, został wybrany najlepszym trenerem Superligi Tenisa Stołowego w sezonie 2016-2017. Pod jego kierownictwem bydgoski zespół zdobył brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski, pierwszy w historii klubu. W ubiegłym sezonie zespół prowadzony przez Zbigniewa Leszczyńskiego zdobył pierwszy w swojej historii medal brązowy w drużynowych mistrzostwach kraju. Zdobywca diamentowej rakietki pokonał w ścisłym finale trenera kadry Tomasza Krzeszewskiego i Dartom Bogori Grodzisk Mazowiecki Tomasza Radzimskiego. Wszystkim tutaj bardzo gorąco dziękuję za każdy oddany głos, za każdy głos oddany obojętnie na kogo. Ważne, że po prostu jest coraz większe zainteresowanie tenisem stołowym i naszą najsilniejszą ligą w Europie. Bydgoski zespół zasiliło kilku nowych graczy. Są to m.in. Hindus Satyan Gnanasekaran, Włoch Marcelo Aguirre, brązowy medalista Mistrzostw Europy w drużynie Tomasz Tomaszuk, czy dwukrotny mistrz Rosji Wiaczesław Burow. Jestem najmłodszy w drużynie, chyba będę jeden z młodszych w lidze. Żebym dawał się wszystko, na pewno nie odpuszczał i w ramach możliwości wygrywał. Ja zadebiutuję w polskiej Superlidze. Grałem w Rosji 15 lat i czas już było coś zmienić. Superliga jest niezwykle silna, w związku z tym spodziewam się wielu zaciętych spotkań. Podchodzę do tego bardzo poważnie. Początek nowego sezonu będzie dla ZOO Leszcz Gwiazdy bardzo ciężki. We wtorek bydgoszczanie zagrają na wyjeździe z Polonią Bytom, w środę w Jarosławiu z Kolpingiem Frak, a w piątek u siebie z Palmiarnią Zielona Góra.